ja jestem. Dobra zmiana. Najwyższy czas zrobić prawdziwie polską komedię romantyczną. Nie amerykańską. Nie w Warszawie, w tej jednej windzie, w której kręcą wszystkie seriale TVN-u. Żadnego obcego kapitału narodowy romans ma być. Żadnych zakościelnych na prominentnych stanowiskach, ładnych, aż przezroczystych dziewcząt artystek, żadnej żmudy czebiatowskiej, co przeszkadza. Będzie się nazywać Bezsenność w Radomiu. Albo w Piotrkowie Trybunalskim. Miejsce obojętne, byle takie, w którym tak naprawdę nikt nie mieszka, ale wszyscy znają za audiotele. Takie miejsce, z którego przyjeżdżają uczestnicy jednego z dziesięciu. I nie ma że plaża, że wieżowce szklane, a na dachach kolacje romantyczne. Pod blokiem ma być. I ciemno i zimno, fuj. Tyle słychać, że ktoś najebany śpiewa Legia, Legia. I tam dalsze wersje stosownie do sympatii. On wraca do domu z flaszką, ona wychodzi ze śmieciami i je but tak się zapatrzyła w bidula, że jej śmietana spod śledzi do buta cieśną. Nie minęło 30 sekund, a już ciągną ślinę w środku, bo zimno, oparcie o gaśnicę. I to nieważne, czy mają lat 20 czy 50, czy to Janusz jest z Grażyną, czy Krystian i Nikola. Najważniejsze, że kochają się miłością szczerą, że on opowiada, na co ona mu pozwala w łóżku, a ona, że bez niej to by zginął w jednym podkoszulku, by chodził cały rok. I jak romans dobrnie do happy endu po wielu perturbacjach, urwany pasek klinowy w golfie mięsnej jeżbania u cygana, widzowie z rozrzewnieniem wspominać będą finałową scenę. Ogródek piwny na parasolach tyskie, stoły długie z ławkami z boku. Nasza para boczek w boczek sączy mojito i żubra, bo kogo obchodzi sponsor parasola. On jej rękę trzyma między udami, cztery palce pod spodem, kciuk na górze. Troszkę sprawdza pulsa, troszkę pilnuje, żeby łania nie uciekła. Ona go paluszkami smera gdzieś po karku, a hybrydowe tipsy ma takie, żeby mu mogła wycinankę łowicką na potelicy nim zrobić. Koło znajomi, same pary, wszyscy siedzą tak samo, te same ręce między nogami czuwają. Ona rozmarzona, bo wieczór, szepcze mu, żeby ją pocałował. On wpatrzony w dal, w tyłek kelnerki, której właśnie 10 groszy na ziemię spadło, mówi nie przy ludziach. Zawiedziona ona marudzi, że dlaczego? Że przecież Sebastian i Jessica to się całują cały czas i że on jej pewnie nie kocha. A on nie odwracając głowy mruczy, bo jak ja cię pocałuję, to ci będą w dupie jednorożce przez tęczę skakać, a jednorożec to jest kurwa nieśmiałe zwierzę.
голоса распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда.